Ale szanowni państwo, od 10 minut cztery partie, które rządzą tym państwem od wielu lat, czyli PiS, PO, PSL, SLD, kłócą się o personalnie, o to, kto jest pod jakim szyldem, jak się zmienił. A ja Polaków nie interesuje. Ale proszę mnie nie przerywać, zaraz będzie może anulować tę wypowiedź, jeżeli będzie zła, ale proszę mnie nie przerywać. To reset zrobimy. Tymczasem Polaków nie interesuje to, jakie są personalnie, nie interesuje to, czy PiS ma zadłużenie jako partia, czy Nowoczesna ma zadłużenie. Polaków interesuje to, że jak pan poseł zauważył, część lewicy głosowała za podwyżką akcyzy i chciała głosować za Megazusa. Jaka to część? Partia Razem. I z tego wynika, że SLD jest mniej lewicowa od PiSu, a Partia Razem bardziej lewicowa od SLD. No ja pana i to jest problem, bo w Sejmie tworzy się zjednoczona lewica, która będzie łupić Polaków w podwyższanych ciągle podatkach. Mamy dzisiaj obóz polityczny, który tam, gdzie może, to stara się te podatki obniżać. Śmiałe programy społeczne, ja powiem o finanse symbolu w ryzach i jednocześnie szanse na pierwszy. Ale pan tu pięknie mówi, jak zwykle z porozumienia. Ale pan tu pięknie mówi, jak zwykle ludzie z porozumienia. Dziękujemy za ten komplement. Tak, pięknie mówi o niskich podatkach. Problem polega na czym, że Zjednoczona Prawica nie jest w tym wiarygodna, bo 7 posłów Zjednoczonej Prawicy podpisało deklarację, to są ci posłowie, że nigdy nie zagłosują w ostatniej kampanii, nigdy nie zagłosują za podwyżką podatków i pierwsza ustawa, która była głosowana w Sejmie, to była podwyżka podatków i wszystkich 7 zagłosowało. Ale czy Zjednoczona Prawica ukara tych posłów za publiczne wyborcze oszustwo wyborcze? Po pierwsze, czy pozbędziecie się tej Polski? A po drugie, Zjednoczona Prawica pan przed chwilą mówił o Zjednoczonej Prawicy. Panie Boże, akcyza to nie jest podatek? Akcyza to nie jest podatek, szanowni państwo. Czy Konfederacja jest demagogiczna? Pan poseł Kowalski broni ustawy Megazus w Polsat News, mimo że podpisał deklarację, że nigdy nie podniesie podatków, a ustawa Megazus niesienie 30-krotności, dlaczego podniósł rękę za podwyżką akcyzy. A co z Megazusem w takim razie? Jeżeli a co z mówimy o... Ale Megazus, ja mówię o Megazus. Ale pokazuje pan zdjęcie ludzi, którzy głosowali za akcyzą. Tak, i bronili ustawy Megazus. Podwyżki najbardziej wyedukowanych i budujących nasze bogactwo Polaków, którzy zarabiają trochę lepiej niż inni. Panie poseł Kowalski, za o ustawę mega. Ale może pan się zrzec uposażenia poselskiego. Widzę, jak państwo widzą, mandat Forga przeciwko Konfederacji Nowej Jakości, która chce jakoś obniżać podatki w przeciwieństwie do 4 partii, które bronią podwyżki podatków. Proszę sobie to zapamiętać. Podatek cyfrowy? Co pan uważa o tym na temat? Podatek cyfrowy? Co wy jeszcze wymyślicie, żeby kolejnymi podatkami łupić Polaków? Co wy o Polaków? Ja wiem, że mając 11 płaszów można różne bajki system opowiadać podatkowy w Sejmie, powinien w ogóle być zero podatków. System powinien być będzie prosty, podatki muszą być, ale muszą być celowe, no, muszą być nigdy niskie, nie mieliśmy. No to muszą się deklarować z Polską. Nie, jest to socjalizm, oczywiście, że nie. No pan opowiada tutaj o socjalizmie. Konfederacja, wolność i niepodległość.